Na pewno wyjdziemy, będziemy chcieli wygrać. Pokazaliśmy, że jesteśmy zespołem, który jest w stanie wygrywać regularnie z drużyną z Jastrzębia, ale z drugiej strony też zdawaliśmy sobie sprawę, że jest to klasowa drużyna. Takie 3-0 w meczach, w tej rywalizacji, to będzie duże zaskoczenie i byłoby coś to naprawdę coś niesamowitego. Ale nie zwieszamy głów, z głów. Wprowadzimy w tej rywalizacji wszystko przed nami. Myślę, że jesteśmy na tyle dojrzałą drużyną, że mimo tego, że za niedługo mecz, to szybko się pozbieramy. Ja wierzę w to, że wygramy. Kilka takich momentów mieliśmy, że graliśmy dobrze, mieliśmy kilka punktów przewagi i coś w tej końcówce się działo. Także to ciężko powiedzieć. No też Jastrzębie ogromną presję na nas nakładało i oczywiście niektóre te momenty się uda wytrzymać, niektóre trzeba oddać przeciwnikowi, że zagrali świetnie. I tak było, ale tak jak powiedziałem, wszystko jest dalej otwarte. Ja myślę, że zarówno my, jak i Jastrzębie w tym momencie sezonu już jedziemy troszkę na oparach, dajemy to z serca to, co mamy. Więc myślę, że żadnym zmęczeniem ani czymś takim nie możemy się tłumaczyć. Ale trzeba pamiętać, przeciwko komu graliśmy. No, oczywiście my byśmy chcieli każdą równą końcówkę wyrównaną gdzieś tam dochodzić i wygrywać, ale trzeba oddać Jastrzębiu, że naprawdę bardzo dobrze zagrali w tych ważnych momentach. My też mieliśmy w poprzednich meczach z nimi takie momenty, więc no nie ma co jakichś tam daleko idących wniosków z tego wyciągać. Po prostu zapominamy o tym meczu i skupiamy się już na kolejnym. Dzisiaj już było odwrotnie, myśleliśmy o samego pierwszego gwizdka, wierzyliśmy, że się da pokonać, że chcemy tutaj wrócić na ten piąty mecz i to chyba było widać na boisku, że wszyscy byli razem, wszyscy cieszyli się, byli skoncentrowani na każdej kolejnej akcji i to się opłaciło. Świetne też wejście Rafała i Stefana, więc o to chodzi, to jest zespół, który chce po prostu obronić tytuł mistrza Polski. Oczywiście, że to troszeczkę było tak w cieniu oby niegroźnej kontuzji dla Hubera. Nie fajnie to wyglądało i wszyscy chyba życzymy mu, żeby wrócił do zdrowia i jeszcze zagrał w tej rywalizacji. Posiadamy tą jakość cały czas, ona jest. Po prostu przegrywając w serii 2-0. Ciężko jakby wrócić do tej właśnie w tym najcięższym momencie przyłamać i lubię takie powiedzenie, jak tam NHL sobie trenerzy mówią, jak jeżeli przegrywa jakiś zespół do 4 wygranych czy 0, to oni mówią, że no nie oszukujmy się, nie możemy teraz sobie myśleć, że na raz wygramy wszystkie 4 mecze następne, tylko mówią, że one game at a time, czyli każda piłeczka, każdy set, każdy mecz i z tym nastawieniem wracamy do siebie, do domu. Myślę, że kibicy, nie myślę, a na 100% jestem pewny, że przyjdą, zapełnią naszą halę i jak ostatnio wspaniale będą nas dopingować i poniosą nas do tego piątego meczu.